Ja mam pytanie. Troszkę nie chciało. No dobrze. Jest. Już chyba jest. Już jest burza. Szukamy, czy ktoś siedzi, czy co. Co to jest, żeby złapać piekło, nie? Mogę gdzieś tam jeść. Ale jak miło popatrzeć, jak jest wszystko dobrze. No i co? Gdzieś coś widać? No nic nie widać. Pierwszy rzut nic, nie? Nie, pójdzie woda, pójdzie tam. No dobrze, był serwis, zabrał koło, będą szukać dziury w całym. A raczej nie w całym, bo ciśnienie bardzo powoli, ale schodzi, więc nie wiem. Nie wiem, tak to jest z tymi budowami. Że mają różne elementy i jest łatwo złapać kapcia. Więc dobrze, że wyszło teraz, niż w drodze, bo już wystrzał jeden miałam, także starczy, bo za jednym wystrzałem przy takiej wadze to idzie drugi wystrzał i tak, chociaż tutaj akurat nie jest bliźniak, więc to też jeszcze inna bajka, ale od razu sprawa jest zrobiona, więc przyjechał serwis. Ja oczywiście nie mam zapasu do ciągnika, do naczepy mam 4 zapasy, natomiast do ciągnika nie mam ani jednego. Może to też powinnam o tym pomyśleć tak naprawdę jeszcze, ale coś wam pokażę w ogóle innego, bo chłopaki przyszli, zobaczyli, ale ty masz tarczę. No więc taką mam tarczę na 3 palce. To auto ma homologację na 235 ton, to wiecie, i hamulce muszą być odpowiednie, troszkę porzywiałe. Ale dzisiaj pojadę, to się znowu troszeczkę wieje. No i tak, czekamy, co tam chłopaki stwierdzą, czy trzeba będzie nową oponę, czy się uda załatać. Podobno Michelinie można dużo rady załatać. Tak dzisiaj tankowałam do pełna, że aż mi się trochę bolało. No nic, czekamy. Czekamy na werdykt. Co będzie z tym moim Volvegiem? Oj, Volvegu, Volvegu. No i tak to jest być przewoźnikiem. Coś robotę dostanie i zarobi, no to już gdzieś dziura wypadnie i się nie zarobi.